Cześć internecie, tutaj Patryk Mierzejewski i Kamil Powałowski, a to jest podcast Kod na Biegunach, gdzie wspólnie rozmawiamy o IT z naszej programistycznej perspektywy. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy praca programisty w Software House to tylko kodowanie. Jedziemy! Cześć Kamil. No cześć, no cześć, cześć, Patryku. Czy jesteś w stanie mi w jednym słowie odpowiedzieć tak czy nie? Jestem. W sumie jestem. Bo zgodnie z prawem nagłówków Betteridge'a, jeśli jest pytanie w tytule mm -hmm. artykułu, odpowiedź na nie brzmi nie. I tutaj nie będziemy za bardzo odbiegać od tej normy, bo u nas odpowiedź również będzie: nie praca w Software, w software house to nie tylko programowanie. Czy wszyscy już mogą wyłączyć podcast? Tak. Dziękujemy bardzo za, 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 za oglądanie. Polecamy, lajkujcie. A nie, dobra, nie. Myślę, że nie. Coś powiemy o tym, tak? Tak, powiemy. Uzasadnimy to, powiemy, nie? Powiemy. No, no, może, dobra. No, może zacznę od tego w ogóle, co mnie skłoniło do pomyślenia w ogóle o takim temacie. No jasne. Dalej. A było to na, na pewnym portalu, gdzie wystawia się opinię o, o firmach, mhm. pojawiła się dość negatywna opinia o tym, że. Jak to tutaj programista musi rozmawiać z klientem, musi pełnić rolę TechLida, produkt ownera i wszystko. Mhm. No i teraz, sobie tak myślę, no jest to przesadzona opinia, bo, bo to nie jest tak, że, że tutaj trzeba pełnić rolę produkt ownera czy, czy team TeamLida. TechLida, już teraz nie pamiętam, chyba chodziło o team TeamLida, pe pe pełnić takie role w projekcie. No ale rzeczywiście. Są elementy, które programista musi robić, i dla mnie te elementy są jakby normalnymi elementami. i To nie jest tylko kodowanie, dlatego tutaj chciałbym, żebyśmy, żebyśmy opowiedzieli, co, yy, co czeka takiego programista, kiedy trafi do Software House. U. Może trochę też właśnie wyjaśnimy, że, że to nie będzie tylko właśnie programowanie. Trzeba będzie czasem zebrać wymagania. To, to taki spoiler, spoiler alert, ale. Yy, Chciałbym, żebyśmy właśnie trochę, trochę o tym temacie właśnie powiedzieli. Tak, ale no ja... bo tu mamy specyficzną perspektywę, bo, bo to nie Software House to nie jest ani jakaś agencja interaktywna, ani, ani firma produktowa. I tutaj działamy trochę na, na innej stopie i faktycznie poza programowaniem mamy, mamy trochę innych zajęć. Też to jest zależne bardzo od projektu, ale. Ale przejdźmy do konkretów. Tak, ale super, że to powiedziałeś. Jeszcze się tutaj no. trochę wbije, bo właśnie warto zaznaczyć, że to będzie też nasza, nasza perspektywa taka z pracy w Software House, a nie w, nie w takim typowym produkcie. Mhm. Więc tutaj, jeśli na przykład pracujecie w produkcie, to możecie się dziwić, że o co tutaj oni tutaj muszą robić i tak dalej. Ale no właśnie jest... w agencjach, nie? bo tam też jest często jakiś klient zupełnie z zewnątrz i, i project manager przychodzi i, i mówi, że to ma być tak, tak czyś tak. I... I w sumie praca ogranicza się tylko do, do zaklepania tego, tak. co mamy, i, i nie ma tam nawet zazwyczaj kontaktu z klientem. Dokładnie. No to może, może zaczniesz. No to kontynuując, właśnie podstawą, podstawą tutaj naszej pracy jest jednak ten codzienny kontakt z klientem, a nawet jeżeli nie codzienny, to to bardzo częsty w przeciągu tygodnia, bo musimy. I jednak wspierać rozwój tego produktu klienta i, i, i pomagać mu w tym. Mamy też trochę takie podejście właśnie, można powiedzieć, konsultingowe, że chcemy wesprzeć biznes klienta i jego transformację digitalową i to jest praktycznie klucz naszej pracy, bo później dobór jakby technologii i sama, sama implementacja jest już rzeczą trochę wtórną, bardzo ważne jest, jest, jest pomo pomoc w wybraniu odpowiedniego rozwiązania i później dobraniu do tego odpowiednich narzędzi i technologii, które pozwolą ten problem klienta rozwiązać, nie? Tak, dokładnie. No rzeczywiście pewnie programowanie tak i tak zajmuje większość czasu, ale te, te, te rzeczy, które trzeba zrobić na początku albo w trakcie projektu, na tych spotkaniach, to są te, te, te kluczowe. Tak, bo, tu... bo przede wszystkim musimy najpierw zebrać wymagania, to też nie jest łatwe, bo czasami już klient ma wizję, jak chce rozwiązać daną rzecz, a czasami trzeba trochę podrążyć, żeby w ogóle dojść do klucz problemu, jaki istnieje i może zaproponować zupełnie inne rozwiązanie albo prostsze rozwiązanie, które zajmie nam mniej czasu, da nam taką samą wartość jakby produktowi, klientowi, userom, da taką samą wartość, no a oszczędzimy przez to dużo, dużo środków i, i ten biznes będzie lepiej szedł. No dokładnie, dokładnie. Y i to jest taka rzecz chyba, którą jakby trzeba robić. Tak. To, to nie jest coś takiego, co można tutaj robić, ale tak, to, to. Tak, no bo inaczej to, to zazwyczaj rodzą się problemy, bo w software też często. Ty... Znaczy, często. Nie jest po prostu rzadkie, że ten klient jest niedoświadczony i to jest na przykład jego pierwszy produkt. Tak. I, i wtedy ta sytuacja wymaga, żebyśmy my, jako tutaj doświadczeni ludzie, którzy. Pomogli firmom dowieść tych produktów już setki, no to mamy tą wiedzę i to doświadczenie, żeby powiedzieć im, jak to można zrobić, żeby oszczędzić ich, ich czas i pieniądze, i żeby ten produkt wyszedł na rynek i, i spełniał te założenia, które ma spełniać. Nie? Tak, dokładnie. No My mamy tą, mamy tą wiedzę i, i po prostu jednym z naszych takich obowiązków jest też y, dzielenie się tą wiedzą i, mm -hmm. i doradzanie. I to właśnie nie, nie tylko z nie tylko to jest taka broszka product menadżera, czy tam project Managera, product menadżera, a, a także właśnie deweloperów, szczególnie właśnie senior deweloperów, żeby tak, takie doświadczenie przekazywać i wspierać wspierać klientów w podejmowaniu mądrych decyzji w ich produkcie. Tak. I tutaj jeszcze, bo tutaj już w sumie użyłem tego, że dzielenie się tam wiedzą z tym klientem, mhm. ale też bym dodał, że jest też dzielenie się wiedzą z teamem. I tutaj nie myślę nawet o tym czasem projektowym, bo one są małe i, i multi, tak. multidyscyplinarne, więc e, czasem ta wiedza może być, na przykład o, o mobilu może być mało pożyteczna, Jasne. ale z innymi członkami, na przykład Timu Mobile, czy Timu, który się zajmuje jakby daną technologią. I to jest też jakby jedną z naszych, jednym z naszych zadań, że powinniśmy dzielić się tą wiedzą, nie trzymać jej dla siebie. No tak, tak bo, bo przecież. Jako organizacja pomagamy tym klientom rozwijać produkty, no i musimy się tą wiedzą jakby z racji tego, że jesteśmy tutaj, nie jesteśmy kontraktorami, freelancerami, tylko działamy jako jedna organizacja. No to chcemy to, to nasze doświadczenia jako, jakoś zbierać i wymieniać się nimi, żeby, żeby później lepiej je aplikować w różnych projektach. Nie? Także ta wymiana wiedzy tu jest bardzo istotna i no też stanowi jako, jakoby podwalinę w ogóle tej pracy, też w Software house jako organizacji. Nie jesteśmy tylko konsultantami, freelancerami, którzy pomagają dewelopować produkt, no ale też właśnie działamy jako organizacja i żeby tą organizację rozwijać, musimy się tu wymieniać wiedzą, żeby mieć coraz większe know-how. No dokładnie, dokładnie. I to by były takie rzeczy, co, co, czego się spodziewamy, co jest takim jakby obowiązkiem tutaj pracując programisty w Software house, mm -hmm. dodałbyś coś do tej sekcji? Czy przejdziemy do tej sekcji o tej bardziej ciekawej dla mnie przynajmniej, czyli to, co, co można robić jeszcze oprócz programowania? No jeszcze możemy trochę poruszyć te, te same kwestie developmentu, no bo wspominaliśmy o, o rozwoju właśnie tego biznesu i pomaganiu klientowi i to też jest ważne nie tylko dla klienta, ale też dla samego software house'u, żeby tak krytycznym okiem patrzeć na, na cały development i, i proces mm -hmm. projektowy i właśnie patrzeć pod kątem ryzyk, wyszukiwania tych ryzyk i eskalowania ich, żeby, żeby wszelkie konflikty, które mogą powstać, wszelkie niesłyś, nieścisłości, jak najwcześniej rozwiązać. Nie? I to jest, to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby nie tylko skupiać się na developmentie, ale też trochę wejść w buty. Takiego opiekuna projektu i, i mieć nad tym jakieś ownership. Czyli jednak trzeba być tym produktownerem? <laughs> nie, nie żartuję, tutaj no, żartuję. <laughs> trzeba różne ka kapelusze zakładać, Niestety lub niestety. To niektórych bardzo bardzo jakby pociąga i interesuje, niektórych mniej, ale to, to już jest kwestia bardzo indywidualna. A jak ktoś jest właśnie mniej zainteresowany tak, takimi rzeczami, to, to jeszcze jest wiele rzeczy, które można w software house robić zaprogramowaniem i, i przejdźmy do tego. Kamil, co można, co można robić? Co, co ty robisz? Co ja robię? Może Oj, zaczniemy. Dobra. Po kolei, tylko... Po kolei nie, to ja zacznę rzeczywiście. od tego, co, co ja robię, bo, mhm. bo, bo w sumie na, na tym się znam. Ja jako tutaj y, członek działu pre-sales pomagam przy estymacjach, mhm. czyli y, po pierwsze sprawdzam dane, które dostaliśmy od, od klientów o tym co by chcieli tutaj osiągnąć, zadaje jakieś tam dodatkowe pytania, bo może się okazać, że czegoś brakuje. Nie mamy jakichś tam informacji, informacji ważnych. Często to jest też jakieś e, wtedy spotkanie z takim potencjalnym klientem, rozmowa, tutaj, żeby dobrać jakieś odpowiednie mm. odpowiedzi, co, co, zapro co zaproponujemy, co, 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 co zaoferujemy. No, i później jest też przygotowanie estymacji. To już jest taka trochę zabawa w Excelu, zabawa cyferkami, gdzieś e, rozpisywanie tych, e, tych funkcji które widzimy, że tam będą potrzebne, szacowanie mniej więcej ile one zajmą czasu, dobranie też e, stwierdzenie ilu ludzi będzie potrzebnych jaki team, e, jaki team trzeba przygotować do tego. Mm -hmm. Często jest jakieś rozpisanie wstępnie już w czasie jakby ten projekt wyglądał, no bo... jakichś majstounach może też. Tak, tak, może nie majstounach, ale taka roadmapa jest jakby e, przygotowywana. E, no bo to też, jeśli na przykład development zajmie Dwa miesiące to nie znaczy, że sam projekt zajmie dwa miesiące, bo trzeba najpierw ruszyć pewne, przygotować warsztaty, zebrać, zebrać wymagania, Jasne. przygotować designy. No więc to jest jedna z takich rzeczy, którą właśnie którą można robić oprócz programowania. Y oczywiście trzeba posiadać jakąś tam wiedzę do tego. A bardziej doświadczenie może. Może nie wiedzę, a doświadczenie, bo po prostu, jeśli się przerobiło kilka tych projektów, to jest się w stanie mniej więcej powiedzieć o to będzie podobnie, jak to, co było wcześniej, bo y, podobny scope, podobny, podobny rozmiar projektu, dlatego y, dlatego tutaj właśnie y, tym się zajmuję. A, a no to, to jak już idziemy tym tokiem, to, to przejdźmy o tym, co ty robisz. O, co ja robię. Ja obecnie w sumie zajmuję się poza programowaniem dwoma działkami. I są to rzeczy marketingowe dla, dla działu i dla organizacji. Jakieś, właśnie, robienie takich podcastów jak ten, jakieś blogposty, koordynacja tych spraw. Yy, i, I też rekrutacje, bo po, jako firma cały czas chcemy się rozwijać. No i to. Potrzeba ciągle jakiejś świeżej krwi <gry> dla organizacji, do, do działu mobile, tudzież jakiś kontraktorów, do projektów ad hocowych. No i to wszystko wymaga czasu i, i przede wszystkim trzeba właśnie przeglądać te CV-ki, jakby przy, przyjmować tych kandydatów, które cv się nadają, które nie. Tu mieliśmy od, cały odcinek w sumie o rekrutacjach i, i, i mój apel, jak te CV-ki powinny wyglądać. Bardzo polecam. <gry> <gry> No i to, to, takie rzeczy, później są te rozmowy z kontraktorami, takie techniczne, gdzie, gdzie sprawdzamy ich doświadczenie i, i tak, i czy, czy to co napisali to było prawda, czy nie. Tak, takie, tak różnie bywa. No i, i to jest takie w sumie odpowiedzialne, no bo później polecasz takiego człowieka do projektu i, i trochę. Trochę się zastanawiasz, czy, 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 to czy to był dobry fit, czy dobre decyzje podjąłeś, dobre rekom rekomendacje daliśmy, czy nie. nie? To, to tak jest. Eee, później, później są takie myśli, ale to bardzo, bardzo fajnie się z tymi ludźmi rozmawia i można też dużo jakby doświadczeń zebrać z samej takiej rozmowy, no bo ludzie mają różne backgroundy, różne doświadczenia i fajnie się na takich rozmowach z nimi wymieniać takimi doświadczeniami, także to jest bardzo, bardzo pouczające. No, to ten, bo ja też trochę pomagam w mm. tych rekrutacjach. Myślę, że mniej niż ty, ale, ale rzeczywiście często na przykład też sam z ciekawości dopytuję na przykład, tak. jakich bibliotek używałeś, czemu, czemu na przykład używałaś, używałeś danej biblioteki w czym ona ci pomogła. Mhm. Ja jestem fanem różnych bibliotek, dlatego właśnie to jest mój, te, mój główny temat, ale, ale rzeczywiście można się dużo rzeczy, dużo rzeczy dowiedzieć i też właśnie takiego innego spojrzenia na, na tą naszą działkę. Ale trochę uciekłeś od tego tematu marketingu, więc tak. ja jeszcze cię pomęczę, żebyś, jak, jak my o tych rekrutacjach, to żebyś jeszcze troszkę opowiedział o tym marketingu, bo może kogoś to właśnie interesuje. A, no może marketing to jest za dużo powiedziane, ale po prostu są takie zajęcia związane z tworzeniem kontentu, no i to jest takie też nie bardzo ścisłe z samym tworzeniem dla tworzenia, ale jest to świetna okazja, żeby się czegoś nauczyć, żeby zrobić jakiś głębszy research w danym temacie i na przykład napisać o tym blog post. Mhm. Ja pamiętam, że też zbierałeś na przykład różne pomysły. I niekoniecznie, że na przykład ty się zajmowałeś już pisaniem, mhm. ale na przykład zebrałeś jakiś materiał i na przykład zachęcałeś kogoś innego, żeby przygotował, albo opracowywałeś tak wstępnie taki tak. yy szkielet takiego artykułu i to tak. później było dalej opracowane. Bo to właśnie ma, ma różne oblicza, bo i, i tworzymy artykuły od zera na bazie naszego researchu. Albo też właśnie tworzymy jakieś outliny, na których powstaje tekst pisany przeze mnie, albo przez innych kolegów, albo przez sam przecież piszesz takie blogposty. posty. Tak. Także tu jest możliwości bardzo dużo. Nie zawsze trzeba, trzeba przygotowywać takie artykuł od zera. Możemy, na przykład, bardzo technicznie sobie to wypisać z jakimś deweloperem i później oddać to do działu po prostu marketingu, żeby to jakoś lepiej też ubrać słowa, dodać jakieś mądre zakończenie i wstęp. Tak, tak po... zawsze mam problem z zakończeniem, ale to widać też na naszych podcastach. Super. Tak, poza technikaliami właśnie takie rzeczy. No i też teraz próbujemy właśnie robić ten podcast. I to też jest jakieś nowe wyzwanie, fajna też zabawa, coś, coś nowego, jakaś odskocznia też od codzienności, programowania i, i Pisania Kodu. Także jest to kolejna jakby rzecz poza prea i, i rekrutacją, którą można się, e, można się właśnie w Software house'ach zajmować. I to jest bardzo też dobrze widziane. No bo szerzymy tutaj dobre słowo właśnie o, o, i o firmie i, i o naszej pracy. Dzielimy się tymi doświadczeniami, żebyście mogli lepiej poznać właśnie specyfikę takiej pracy i może zachęci was też do, do pracy z nami. Tak. Ja myślę, że tutaj w sumie dwie rzeczy chciałem podkreślić. Fajnie, no. że zaznaczyłeś, że jest dział marketingu, bo ja się boję, że zaraz będzie komentarz na, na pewnym portalu, gdzie ludzie oceniają, że... Yy, że tutaj trzeba robić jeszcze jako dział marketingu. Nie, to nie jest tak, że oczywiście jest, jest dział marketingu, no ale my mamy tą wiedzę techniczną, więc jeśli chodzi o podzielenie się tą wiedzą techniczną, to, to jednak to spada w jakiejś w części na nas. Tak, no tutaj po prostu rozdzielamy sobie odpowiedzialności, tak, żeby każdy zajmował się tym, co umie najlepiej. My tu dostarczamy jakby kontent taki treściwy, techniczny do opakowania, a właśnie. Marketing tutaj nas nam pomaga w obudowaniu tego właściwymi słowami, później release na odpowiednie media i promocje, później w social mediach czy, czy gdziekolwiek w internecie. Także, także tu jest taka fajna symbioza, tak. w której działamy i produkujemy ten kontent. A drugi punkt, bo jeszcze chciałem do tego się odnieść, bo to też jest tutaj wspomniałeś, że właśnie promujemy hmm? ten cloud tutaj. Przedstawiamy, jak wygląda praca, jeśli ktoś na przykład się zastanawia, ale też na pewno to jest jakiś tam element kreowania tej marki osobistej, bo w, no jesteśmy widoczni, mamy gdzieś tam te artykuły, y, gdzieś tam ludzie to zauważają, więc y, to na pewno też są obo, obopólne benefity. Bym no na pewno to jest fajna okazja, żeby sobie przetrenować te rzeczy, nauczyć się ich i za pomocą praktyki zdobywać to doświadczenie, później można. Z Otwierać swojego bloga, otwierać swój podcast, nie wiem, pisać artykuły na jakąś poczytną stronę programistyczną, albo jakieś tutoriale. Tego multum możliwości jest, a, a to jest takie doświadczenie, którego nikt nam nie zabierze. Także fajnie, że, że tutaj mamy możliwość rozwijania się w tym kierunku, no i można korzystać, nie? Dokładnie. Dobra, ja bym chciał kolejny punkt i on będzie trochę krótszy, mhm. ale wydaje mi się, że to też jest różnica między na przykład tutaj pracą dla Software House'u a takim stałym, stałym kontraktem, a na przykład byciem freelancerem, to jest to, że możemy uczestniczyć w różnych aktywnościach po pozwalających nam na szerzyć naszą wiedzę, nie szerzyć, a rozwijać naszą wiedzę. Mam tutaj na myśli różne rodzaje pogadanek, różne rodzaje warsztatów, które się odbywają, no i te, te, co tydzień praktycznie coś tam się dzieje, ktoś z, z różnych działów opowiada. Były bardzo fajne, e, bardzo fajne materiały o dockerze wcześniej właśnie prowadzone przez dev, DevOpsów, e, gdzieś teraz e, przewija prze, się temat warsztatów z ergonomii pracy przy komputerze, więc no, możemy w czymś takim uczestniczyć. To też nie jest programowanie, a to jest coś, co, e, coś, co się dzieje praktycznie co tydzień, e, co tydzień coś. Tak, it. no bo tu, tu pewnie tak jak wspominaliśmy wcześniej, no bo nie działamy tutaj tylko na zasadzie jakiegoś freelansu, tylko tworzymy zwartą strukturę i organizację, która prężnie dowodzi te projekty. I, i, I do tego potrzeba jest jakieś budowanie tego community to raz, a dwa dzielenie się wiedzą z różnych zakresów, żebyśmy to mogli jak najsprawniej robić i jak najlepiej. Dlatego te wszystkie jakby działania edukacyjno-rozwojowe tutaj prowadzimy. I, I też w dobrym duchu jest, jest się tą wiedzą dzielić i, i chodzić na te też różne tensilance uczyć się tych rzeczy, dowiadywać się, rozmawiać, wymieniać doświadczenia. Także to jest super fajne, że, że jest ta możliwość właśnie się dzielenia tą wiedzą, nie? Tak, dokładnie. Byłeś na warsztatach z dokera nie, nie byłem. Save. Ja <laughs> Save. Ale są nagrane, możesz, możesz jeszcze nadrobić. Tak, tak. Myślę, że tak. Myślę, że nadrobię, ale rzeczywiście wtedy nie, wtedy nie mogłem. To co, kolejny punkt, który byś chciał? Może o tym lidowaniu najpierw. Czyli taka, taka miękka. Niektórzy mają, niektórzy mają miękkie umiejętności i tak. potrafią, jakby, zaopiekować się innymi. Zaopiekować się tak innymi, a niektórzy takich umiejętności nie mają, no ale dla tych pierwszych jest, jest też taka rola Team Leader, i to jest taka właśnie osoba, która. Opiekuje się innymi programistami, najczęściej z tego samego z tego samego działu, z tego samego teamu mhm. i pomaga im dobierać cele rozwojowe, pomaga im e, rozwijać się po prostu, tak. awansować na, na, na wyższy poziom. Dba o ich rozwój, jakby trochę można powiedzieć, że mentoruje? Trochę, tak, trochę mentoruje. E, ale też y, na przykład nie ma też wymagania, żeby ona musiała jakoś super pomagać na przykład technic z technicznymi problemami, bo może się okazać, że na przykład y, y, team leadem jest ktoś z iOS, a, a, a osobą jest na przykład mm -hmm. y, w jego teamie jest Androidowiec, więc tutaj bardziej chodzi o takie zorganizowanie. Wtedy taka osoba częściej wtedy organizuje na przykład jakąś pomoc, tak. niż, niż, niż sama ją wykonuje. No, i to też jest bardzo fajne, bo, bo, bo jest ta, ta społeczność i zawsze jest świadomość, że jest ktoś, kto, kto może pomóc z pewnymi problemami. No i tutaj mamy organizację, która rośnie, i przez to też te możliwości próbowania swoich sił w team się pojawiają. Nie? I jakby firma ma coraz więcej osób, to wymaga coraz więcej team i, i osób, które się będą opiekowały. Nowymi pracownikami i, i dbały o ich rozwój. Także to jest świetna okazja, żeby trochę też miękkich umiejętności poszlifować i, i takim tym lidem zostać, wypróbować swoich sił, czy to jest dla nas, czy nie, czy możemy się w tym rozwijać i nie wiem, później zacząć jakąś karierę menadżerską może zamiast, zamiast techniczną. Także to jest świetna okazja, żeby, żeby tych sił spróbować. I poza jeszcze tym lidowaniem, też często. Mamy osoby, które zajmują się trochę tym od strony technicznej, takim właśnie techlidowaniem, i opiekują się, jakby już może nie bardziej ludźmi, ale stakami technicznymi, i wspierają właśnie wszystkich deweloperów w danym staku w podejmowaniu decyzji, dobieranie właśnie jakichś bibliotek i, i różnych takich rzeczy typowo projektowych, je pod potrzeby klienta, jak i, ale też często pod, pod rozwój jakby i organizacji, żeby poznać jakiś stack właśnie w firmie, albo, albo coś rozwinąć, jakieś kompetencje, albo też po prostu pod kątem rozwoju danej osoby. Też, tak. też można tak patrzeć. Nie? Tak. No, i to jest w sumie ta działka, co, co, co wspomniałeś, czyli ten tech lead, taka osoba odpowiedzialna za RD, to też jest jakiś practice area lead, który się zajmuje jakby pełno, pewną działką, trochę większą. To już są takie trochę bardziej związane z programowaniem rzeczy, ale mimo wszystko to nadal nie jest programowanie, tylko to jest bardziej. Yy, Zbieranie, zbieranie danych, podejmowanie mhm. decyzji y, tutaj bardziej w kwestii technicznej, ale to nadal, nadal nie jest y, klepanie kodu. Tak, w takim, tak takim R&D możemy mieć mieć duży wpływ właśnie na poznawanie nowych technologii, jakieś robienie proof of concepts, które mogą się później przekuć w jakieś projekty internalowe albo też później też w projekty komercyjne. Jeżeli, jeżeli uznamy, że dany stack się tutaj sprawdza, w, tych sytuacjach, a nie innych, dla tego klienta, a nie innego, także to jest też odpowiedzialna rola, bardzo fajna, można się dużo, dużo nauczyć i, i ciekawie tutaj spędzić też czas poza, poza programowaniem w projekcie, w swoim jakby specjalistycznym staku. Dokładnie, dokładnie. Yy, to będzie wszystko? Czy masz coś jeszcze? Chyba wszystko, nie? Chyba wszystko. No to dobra, to myślę, że zajmę, zacznę podsumowanie. Dawaj. No, później mi pomożesz. No i, no i co? No i Pokazaliśmy wam, że rzeczywiście, tak jak, tak jak było w pytaniu, czy programowanie w Software to, czy, czy praca w Software Houseie to tylko kodowanie. Nie nawet jeśli jesteś zatrudniony jako programista, robisz inne rzeczy, ale też masz możliwość robienia innych rzeczy, rozwijania się. Dokładania do, tych swojej, do tej swojej jednej cegiełki wiedzy, dodatkowych cegiełek, nadbudowania tego, mhm. budowania jakby też swojej marki, po, poznawania siebie. To jest rozwój siebie, później rozwój organizacji. Można powiedzieć, że jak ktoś chce, można się bardzo intensywnie rozwijać w kwestiach pozaprogramistycznych, tam może zajmować całkiem sporo czasu dla chętnych to nawet może i połowę czasu, albo są też ludzie, którzy całkowicie przechodzą w pre i pracują tam praktycznie cały czas. Nie? To, to, to wszystko zależy od, od osobistych upodobań i, i, i potrzeb też organizacji, ale naprawdę tych, tych możliwości jest dużo, bo, bo i rekrutacja, i pre i właśnie takie rzeczy marketingowo-kontentowe, i różne możliwości takie menadżerskie albo quasi-menadżerskie, typu Team Lidzi, Tech Lidzi, specjaliści od RD, to, to jest naprawdę dużo możliwości. Na pewno duża szersza oferta niż, niż tylko jakieś zwykłe programowanie i, i klepanie kodu w agencjach marketingowych. Aczkolwiek może nie, nie ten. Nie ciśnijmy po agencjach interaktywnych, tam też jest fajnie i można pisać reklamy do majonezowiniary winiary a propos świąt. Dobra. Ja, ja, myślę, ja myślę, że na tym, na tym zakończymy. Ja tutaj zadam pytanie dla, dla naszych słuchaczy, mm. dla naszych widzów. Jak jest u Was? Czy, czy też macie tak, że, że macie te możliwości rozwoju, a może macie tutaj coś ciekawszego niż to, to, co my tutaj Wam zaprezentowaliśmy? Jeśli macie to. To podzielcie się. Tak, podzielcie się z nami. A gdzie można się podzielić z nami? Głównie na YouTubie, ale możecie też pisać, a właściwie powinniście napisać recenzję na iTunesie, bo to jest najważniejszy serwis podcastowy. Dajcie nam gwiazdki, subujcie, lajkujcie, to nam bardzo pomoże. My wam za dziś bardzo dziękujemy. Kamil, gdzie można cię znaleźć w internecie? Jestem na Twitterze jako Kamil Powalowski. A ja pod Mierzejowy. I dziękujemy wam. Do zobaczenia kolejnym razem. Na razie. Do zobaczenia. <laughs> Hej.